W normalnym Minecrafcie mamy do dyspozycji 36 slotów w naszym ekwipunku, ale dzisiaj będziemy mieli do dyspozycji tylko jedno pole. I mając to jedno pole, będę musiał wykonać 7 zadań. A jakie to będą zadania? Już wam mówię. Po pierwsze, będziemy musieli zdobyć wiadro lawy. Po drugie, zahandlować z wieśniakami. Po trzecie, znaleźć pancernika. Po czwarte, znaleźć diamenty. Po piąte, zrobić lunetę. Szóste zadanie, zrobić portal do Netheru. I ostatnie, siódme zadanie, wejść do Netheru i wtedy kończymy odcinek. Zadania nie są jakieś mega trudne, ale też najprostsze nie są, a my mamy tylko jedno miejsce w ekwipunku, które możemy dzisiaj wykorzystać. I mam nadzieję, że to jedno miejsce nam totalnie wystarczy. Nie wiem totalnie, nie mam pojęcia, co powinienem wybrać i co jest dla mnie najważniejsze. Prawda jest taka, że jeżeli coś zdobędę, nawet jak zdobędę na przykład to wiadro lawy, to nie muszę go mieć ze sobą przez całą grę. Wystarczy, że je zdobędę, wystarczy, że będzie widać na nagraniu i wtedy mamy już, że tak powiem, spokój. A ja zauważyłem jedną bardzo ważną rzecz, że uwaga, klikam tylko do przodu. Mam autojumpa. To trzeba wyłączyć, bo z tym się nie da grać, okej? Więc wyłączamy autojumpa i gramy dalej. Dobra, mam tylko ten jeden blok. Dobra, ej, to będzie naprawdę ciężkie, szczerze. Ogólnie powiem wam tak. Sprawdziłem, co się wydarzy, jeżeli będę chciał na przykład zabrać to szkło. I widzicie, pojawia się kolejne, więc mamy szkło. Jesteśmy o jedno szkło do przodu. Możemy w ten sposób zrobić sobie farmę szkła, ale powiem wam coś jeszcze lepszego. Teraz uwaga, jak podmienię sobie zamiast tego jednego ziomeczka, będę chciał na przykład dać tutaj w tym miejscu, to się totalnie nie opłaca, bo po prostu straciłem w tym momencie jedną deskę, więc jak widzicie, nie ma szans tego oszukać w żaden sposób. Mimo tego, że to są szyby, to jest po prostu tutaj wgrana taka modyfikacja, która ciągle podmienia mi w tych wszystkich slotach wszystko, co tam jest, po prostu na to szkło, więc no nie da się po prostu tego oszukać. Dobra, bierzemy sobie to. Nie wiem totalnie od czego zacząć, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że najłatwiej z tych wszystkich rzeczy będzie nam po prostu znaleźć wioskę i pohandlować z wieśniakiem, bo wydaje mi się, że do handlu z wieśniakiem wiele nam nie trzeba, ale to się wszystko okaże. Dobra, na razie nie robię craftingu, bo nie wiem totalnie na co miałbym go zrobić, chociaż mógł zrobić łódkę, bo szczerze nie za bardzo mi się widzi przez te bagna przechodzić. No, chyba lepiej będzie gdzieś popłynąć. Dobra, zróbmy łódkę i popłyńmy gdzieś. Ej, dobra, wpadłem na całkiem ciekawy pomysł. Patrzcie to. Jak ja zrobię tak i zrobię tak, to ja w tym momencie totalnie oszukałem tą grę. Czy ja dobrze to rozumiem? Czy ja dobrze rozumiem, że... Ej, dobra, w tym momencie zniszczyłem tą grę. Mam z powrotem wszystkie sloty, które tak naprawdę miałem. Straciłem 8 slotów tylko, tych pierwszych. Ale tak ogólnie to... Nie, dobra, nie mogę tak z tego korzystać. To jest oszustwo. To jest oszustwo. Tak robić nie można, widzowie. Tak nie można. Ej, czy ja mogę to teraz jakby rozłączyć? Halo? Ej, nie mogę tego już rozłączyć chyba, co? Dobra, okej. W takim razie porzucamy tą łódkę i w takim razie z niej totalnie nie możemy skorzystać. Dobra, jeszcze raz biorę drewno i jeszcze... No dobra, straciłem tylko czas niepotrzebnie. Dobra, więc robimy tą łódeczkę, mamy 9 desek, nie biorę ich, bo nie, to jest opłacalne niż crafting. Crafting mogę sobie w każdej chwili zrobić. Dobra, płyniemy w takim razie. Bez skrzynki na plecach, bo byłoby to... No byłoby to zbyt mocne, nie? Dobra, moim celem teraz jest znaleźć wioskę, zdobyć jakieś podstawowe rzeczy po to, żeby móc pohandlować z wieśniakami. I jak uda mi się cokolwiek, jakąkolwiek transakcję z nimi przeprowadzić, to będzie super, bo w ten sposób zaliczymy jedno z 7 zadań i będziemy, że tak powiem, ukontentowani. I wydaje mi się, że trzcina to jest coś, co może mi pomóc w tym. I wydaje mi się, że jest to o wiele lepsze niż te deski, bo jeżeli znajdę wioskę, to za pomocą tej trzciny będę w stanie zamienić ją w papier i wtedy na pewno znajdę jakiegoś wieśniaka, z którym będę mógł pohandlować. Więc rzucam te deski, porzucam je totalnie. Jak będzie trzeba nam drewna, to znajdziemy coś, a ja w tym momencie poświęcam się całkowicie trzcinie, bo z niej potrzebujemy po prostu mieć papier. No i teraz najważniejsze jest znaleźć wioskę. To będzie ciężkie. Dobra, mamy w końcu jakiś biom, który nie jest bagnami, ale... Wątpię, żeby tam była wioska, szczerze mówiąc. I nie wiem, czy nie lepszym pomysłem... O kurczę, tu jest to. Ja nie mogę, co tu się wyprawia. Dobra, musimy to ominąć. Nie chcę przez to przepływać nawet. Ale obawiam się, że tutaj będzie ciężko znaleźć wioskę. I nie wiem, czy nie lepiej jest po prostu tak totalnie zaryzykować i popłynąć w tamtą stronę i zobaczyć, do czego dopłyniemy, bo... Chociaż... Jakaś szansa na wioskę tutaj jednak jest. Dobra, idę tutaj, idę to zobaczyć. Może tu akurat coś będzie. Porzucam moją łódkę. Żegnaj, łódeczko, ale potrzebuję bardziej tą trzcinę, niestety. I powiem wam tak, nie schodzi mi póki co żarcie, ale powinno mi schodzić, bo z tego, co mi się kojarzy, ja tutaj chyba raczej włączałem tryb normalny, więc powinniśmy tracić coś, więc... O, dobra, właśnie w tym momencie zeszło mi jedzenie lekko, więc... Okej, czyli wszystko gra. Wracam z powrotem do tej łódki i miałem ją pożegnać, a tu się okazuje, że płyniemy dalej. Więc pójdziemy dalej. Dobra, słuchajcie, korzystam z mojego pomysłu, który miałem, czyli oddalam się od tego miejsca, w którym się zrespiłem. Wydaje mi się, że to jest bardzo nieszczęśliwe miejsce. Płyniemy po prostu w...
na wprost przeburzamy przez to morze i po prostu zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Mam nadzieję, że trafimy do wioski, bo to jest mój cel w tym momencie. Bo tak naprawdę nic innego w tym momencie chyba nie jestem w stanie zrobić, szczerze mówiąc. Muszę najpierw zrobić tą wioskę. Ej, dobra, powiem wam tak, mam pewien plan. Ja mam jedno zadanie, żeby znaleźć diamenty. A tu są statki czasem, w których można takie diamenty znaleźć. I tu gdzieś był statek. Mignął mi i ja go teraz szukam w tym momencie. Mam nadzieję, że go znajdę gdzieś. O, jestem idealnie radny. Dobra, idealnie to wymierzone. Jest super, super. Nic tu nie widzę totalnie, mamy skrzynkę. Nie mogę jej otworzyć, nie mogę otworzyć tej skrzynki. Dobra, wypływam stąd. Nie wiem, dlaczego nie mogłem otworzyć skrzynki. O, otworzyła mi się teraz. Dobra, to coś było zepsute. Dobra, jeszcze raz, zlatujemy na dół i zobaczmy, co my tutaj mamy w tej skrzynce. Jest mapa, ale pusta. Proszę, żeby tu była gdzieś jakaś druga jeszcze skrzynka. Dobra, nabierzmy powietrza. Ej, dobra, powiem wam szczerze, że jest mega lipa. Ja z tym jednym slotem... Nie, straciłem trzcinę! Czajcie, że kliknąłem sobie F i to mi miało pójść tutaj, to mi znikło. Ej, dobra, straciłem wszystko, co miałem. Damy sobie radę bez tego. Aha, to jest jedyna skrzynka, która jest... A nie, tu jest jeszcze jedna, tam jest jeszcze jedna, dobra. Jeszcze raz, powietrza nabieramy. A jak będą diamenty, to jesteśmy uratowani. Dobra, tu... Okej, jest skrzynka. Nie, no co ty gadasz? Dobra, to jest największy pech. Szczerze, nic tutaj nie mam. Nic, co by mi było potrzebne. Straciłem tylko czas na to i jeszcze mnie uderzy i właśnie straciłem trzcinę. Nie zyskałem nic poza jednym żelazem, które jest mi totalnie zbędne. Serio, z jednego żelaza nie zrobię totalnie nic, więc tam były emeraldy. Za którym mógłbym się handlować też. Dobra, już trudno, nie chcę tam spływać. Płyniemy dalej, bo tu widziałem jakiś biom, ale tam na pewno nie będzie wioski na tym biomie. Płyniemy dalej i liczymy na to, że zobaczę kolejny statek. I ten kolejny statek liczę na to, że będzie lepszy. I że będą tam diamenty. Ej, dobra, mamy wioskę. Dobra, jest git. W końcu coś się poszczęściło. Ej, dobra, płynąłem strasznie długo, przysięgam, już miałem dość. A dobra, łódki i tak nie zabiorę. Dobra, idziemy z buta, z tym jednym żelazem. Dobra, mamy też trzcinę. I teraz, czy ta trzcina jest dla mnie bardziej opłacalna niż... Zostawiam ją na razie, bo to żelazo może mi się przyda. Dobra, powiem wam tak, w pierwszej kolejności chciałem pójść spać, bo jest tak ciemno, że nic nie widzę, a nawet robienie pochodni w moim przypadku nie ma sensu, bo po co mi te pochodnie w ekwipunku? Więc ja w tym momencie wchodzę do... No oczywiście ręce, domek bez łóżka, tu też bez łóżka. Ej, dobra, jak tu nie będzie... Dobra, jest. Idziemy w kimę i zaraz pohadujemy z jakimś wieśniakiem, nie? No proszę, musi się to udać. Dobra, jest dzień, super. Mamy ziemniaki. Aha, dobra, ja to chciałem zabrać, a ja nie mam do czego, no ta. Dobra, gdzie są jakieś wieśniaki, z którymi można handlować? Czy jest tu jakiś ziomeczek? O, tam jest. Tam jest polny ziomek tak zwany. Więc lecimy do polnego ziomka i z nim tutaj, prawda, zaraz jakiegoś targu dobijemy. Dobra, tu. Halo, gdzie ty jesteś? Tu jesteś, dobra, chodź, pokaż mi, jakie ty masz oferty. Siano! Idealnie, mamy dużo siana tutaj. Idealnie to zrobimy, dobra, czyli pierwsze zadanie będzie odhaczone. Pohandlowanie z wieśniakiem będzie zrobione. Tylko czekajcie, bo strzela tam do mnie szkielet. Ja też potrzebuję więcej tego siana, bo muszę zjeść coś. Bo jest lipa totalna z jedzeniem, muszę wam przyznać. Więc zbieramy całe siano, które mamy. I wydaje mi się, że nawet będziemy w stanie tutaj stąd wyjść teraz z jakimś narzędziem. Bo właśnie pytanie, czy lepiej jest mieć narzędzie, czy lepiej jest mieć... jedzenie. Dobra, dawaj to. Jednego. Uwaga! Handel przebiegł pomyślnie, widzowie. Pierwsza transakcja za nami, czyli zdobyliśmy emeraldę od wieśniaka, czyli można odhaczyć pierwsze zdanie. Handel z wieśniakami zrobiony. A teraz żegnaj, emeraldzie. Już cię nie potrzebujemy. Ej, on zabrał mi to siano? A nie, tu jest. Dobra. Już myślałem, że mi wszystko zabrał, nie? Złodziej. Okej. Okay. Dobra, nie wiem, co się dziwnego dzieje, mam wrażenie, że powinienem mieć tego o wiele więcej, ale dobra, już nieważne. Dobra, pyk, dawaj to, robimy sobie żarcie, no i elegancko i możemy zeżreć w końcu, co nie, co, jak dobrze, jak miło. Dobra, fajnie. Teraz tak, kolejna rzecz, na którą chciałbym się skupić, to nad tym, że powinniśmy mieć jakieś narzędzia, więc jeżeli tutaj nie ma kowala, co jest, widzę, że prawdą i niestety kowala tutaj nie uraczymy w tej wiosce, a szkoda, bo byłaby tam szansa na jakieś udogodnienia lekkie, no to musimy sobie po prostu zrobić jakieś narzędzia, bo przydałyby nam się na pewno. Czy jest tu coś, czym ja mogę wykonać jakieś moje zadanie? Jest owca, ale z tym nie mamy żadnego zadania związanego. Jest ten, o, tu byśmy mogli zrobić, dobra. Moglibyśmy zrobić jakieś narzędzie, więc zróbmy tak, mam pomysł. Wyrzućmy na razie chleb. Bierzemy sobie drewno, zrobimy sobie kamienną siekierę. Kamienną siekierą zabijemy tego gościa i zrobimy sobie z tego kill-off. W ten sposób będziemy mogli wydobyć diamenty. To jest plan. Robimy sobie w pierwszej kolejności kill-off.
Super. I bierzemy teraz cobblestone. Cobblestone, cobblestone, cobblestone. Dobra, dawaj go. O, i idealnie. I robimy... Miałem zrobić siekierę. Dobra, nieważne. Nie no, miałem siekierę zrobić, ale mnie odkleiło mnie na momencik, dobra? Okej, okay, dobra, tu bierzemy tak, wyrzucamy ten kilo, bierzemy to. Aha, ja nie mam teraz patyków, no tak, jasne. Siekierę, dobra, pyk, mamy to, okej. Okay. I teraz... Jak ja mam z tym... Dobra, zabije mnie ten golem, przecież ja nie mam jak się podbudować. To będzie ciężkie. Ale mam plan. O dziwo, mam plan, tylko ten golem musi ze mną współpracować. Gdzie ty jesteś? Oj, tu już ze mną nie współpracujesz. To już... Chociaż. Dobra, jest, padł. Ile mamy tego żelaza? 5! Dobra, git. Tylko po co mi aż 5 żelaza? Dobra, 6 mamy, bo tu jeszcze leżało moje stare. Dobra. I tak nie zrobimy dwóch narzędzi. Zrobimy tylko jedno narzędzie. I teraz tak, pomyślałem sobie przed chwilą, nie mówiłem wam o tym, ale sobie o tym pomyślałem, jak biję tego golema, że jest jedna rzecz, która potrzebuje bardziej niż narzędzi. W sensie takich jak kilof, potrzebuje wiadro. I wiadro jest mi mega potrzebne, bo potrzebuję zdobyć wiadro lawy. Więc ja w tym momencie biorę wiadro wody, które może mi się przydać i może mi czasem uratować dupsko. I wyruszam dalej w podróż w takim razie, no bo nie mam tu już niczego, czego szukać tak naprawdę, nie? Tu odhaczyliśmy, co się dało. Więc po prostu następne zadanie to jest zdobyć wiadro lawy, więc musimy znaleźć lawę, więc musimy znaleźć lawapulkę, więc musimy wyruszyć w podróż. Ponownie. Najgorsze jest to, że mi będzie żarcie schodzić, w miarę szybko, tak mi się wydaje. No ale to trudno, musimy walczyć o to żarcie na każdej drodze, tak naprawdę, a trudno. No dobra, to jakoś damy radę, nie? Dobra, słuchajcie, jest akcja, bo ja wiem, że jest tutaj zadanie zrób lunetę i mamy mieć. Dobra, wracam do wioski po kilof, robię ten żelazny kilof, muszę to zrobić. Muszę, bo mam już przy sobie miedź, a tam potrzebuję też ametyst, o kurde, dobra. Tego chyba nie zrobię. Dobra, trudno, wejdziemy gdzieś w kopalnię, może akurat będziemy mieli farta, nie? Ale teraz w sumie uświadomiłem, że znalezienie ametystu to będzie graniczyło z cudem, kurczę, nie, to nie będzie łatwe. Dobra, mamy kill off. Ej, dobra, tu gdzieś było żarcie jeszcze. Ej, dajcie mi żarcie. Proszę, proszę, dajcie mi żarcie, ja tu gdzieś je miałem. Błagam, błagam, potrzebuję żarcie. Ej, ja miałem gdzieś chleby, nie? I gdzie one mi znikły? Zabrał mi je ten villager pewnie, co? No, one takie są, że one kradną takie rzeczy. Potrzebuję coś zjeść, muszę. Bo nie mogę zlekceważyć tego w tym momencie rozgrywki. Wiecie, o co chodzi, bo ja zaraz stąd odbiegnę, już tu chyba nie wrócę. I to jest jedyna szansa na to, żeby się najeść dosyta. No dobra, ziemniaki też mogą być. To się nie najem dosyta tymi ziemniakami chyba. Dobra, musimy znaleźć jeszcze coś innego. Dawajcie tu, jest tu coś do jedzenia, proszę. Dobra, jest siano, ale znowu będę musiał crafting robić. Ale wydaje mi się, że tutaj gdzieś, w którymś z tych budynków. Jasny gwin, dobra, ile mamy jabłek. Dobra, tylko ja tego nawet nie mogę ze sobą zabrać, to jest najgorsze. Patrzcie, ile chleba jeszcze, dobra, no trudno. Trudno, jakby co, pamiętamy, że to tutaj było, nie? I jakbyśmy tu kiedyś jakoś wrócili, to będziemy o tym pamiętać. Dobra, jest miedź, więc zabierzmy sobie tą miedź stąd. Ej, dobra, ja nie jestem w stanie tego zrobić. Ja muszę mieć obok siebie miedź i ametyst. Inaczej nie jestem w stanie tego zrobić, przecież ja tego nie przetransportuję w ogóle. Ja muszę i tak zabrać to wiadro. Dobra, zadanie z lunetą jest ciężkie. A wiecie, co jest najgorsze, że to ja sam sobie wymyślałem te zadania. Sam się skazałem na tak ciężkie zadania. Dobra. Trudno. Robimy to, jakoś damy radę. Postarajmy się najpierw w pierwszej kolejności odhaczyć po prostu to wiadro z lawą. Tylko gdzie ja w ogóle to wiadro zostawiłem? Tu gdzieś było, tu to gdzieś było. Proszę, żeby tu jeszcze leżało, błagam. Jest! Dobra, dawaj. Dobra, bierzemy wiadro z wodą, bo ono... Tu jest jakaś kopalnia, dobra. Patrzcie, jest lawa, mignęła mi, jest lawa, dobra, zrobimy to zadanie, będziemy mogli olać już to wiadro. Wielka chwila, proszę państwa, robimy tak, pyk, pyk, mamy, oficjalnie można to powiedzieć, mamy wiadro z lawą, więc kolejne zadanie, odhaczone. Dobra, biorę to wiadro z wodą, bo to jest ważniejsze dla mnie niż ta lawa. Wylejmy sobie tutaj i wydostajmy się stąd, błagam. Idę i biorę ten kill off, on jest teraz ważniejszy niż to wiadro. To wiadro już mi się do niczego nie przyda tak naprawdę. Dobra, weszliśmy, porzucamy w takim razie to wiadro. Ono już nam nie jest potrzebne, bierzemy ten kill off, on nam się o wiele bardziej przyda. Żarcie też by nam się przydało. Przydałoby mi się, bo trochę mi spadło teraz. Więc dobra, wróćmy z powrotem do tej wioski, zjedzmy sobie jeszcze raz te jabłka, które wiemy gdzie są. I lecimy dalej szukać następnych rzeczy. Ale wiadro z lawą mamy zrobione, handlowanie z wieśniakiem mamy zrobione. No i tyle. Jesteśmy dopiero na początku.
Dobra, jemy jabłuszka. Widzę, że robi się noc powoli, więc jeszcze przy okazji się kimniemy w tej wiosce i lecimy znowu dalej. Dobra, śpimy. Dobra, mamy kolejny dzień i możemy lecieć dalej, z tym, że ja bym jeszcze... No dobra, już chyba nie mam jak zjeść. Dobra, bierzemy ten kill off i ruszamy w dalszą podróż. I teraz pytanie, w którą stronę powinniśmy pójść? Powinniśmy znaleźć diamenty i powinniśmy znaleźć... Czyli dobra, okej, dobra, mam pomysł. Wracamy z powrotem na morze w takim razie, bo w takim razie ogarniemy sobie łódź. Weźmiemy sobie łódkę i ogarniemy zatopiony statek, bo z niego chyba najłatwiej jest zdobyć w ogóle diamenty, bo tam możemy znaleźć mapę, w ten sposób lecąc do mapy możemy znaleźć tam diamenty, więc krótko mówiąc, na tym się teraz skupię, a jak będziemy mieli diamenty i najlepiej 3, to zrobimy sobie znowu kill off i w ten sposób będziemy uratowani. Dobra. Wracam chyba z powrotem w tamtą stronę, bo tam było morze, więc chyba tam wrócę, bo było ciemno jak płynąłem, więc nawet nie widziałem żadnych statków, a pewnie minąłem ich wiele. Okej, mamy statek, ej dobra. I nie widziałem tego statku, jak tu wcześniej płynąłem, a powinienem go zobaczyć, bo on jest strasznie wielki. Ale okej, jest statek, więc to jest najważniejsze. I proszę, jak tam będą diamenty, to mam kolejne zadanie odhaczone. I ej, szczerze mówiąc, najcięższe to chyba będzie znalezienie pancernika, bo to trzeba znaleźć konkretny biom, jak tak sobie teraz myślę i tak patrzę na to. I nie wiem, dlaczego ja takie zadania wymyśliłem, w ogóle ciężkie. Dobra, uwaga, czy mamy tutaj diamenty, a przynajmniej chociaż mapę? Mapa, jest mapa. Dobra, odkładamy tu kill off, bierzemy mapę. Zobaczmy jeszcze, czy czegoś tutaj nie ma wyżej przypadkiem, bo może tutaj akurat będą diamenty, już nie będziemy musieli lecieć. Sporo żelaza, ale niestety nie ma diamentów, a o diamenty nam chodziło, więc w tym momencie wsiadamy w łódkę i płyniemy w miejsce, które mamy na mapie. Ja nie mogę, ale to jest wymagający odcinek, nie? Dobra, jesteśmy w tym miejscu, w którym mamy być, czyli uwaga, wlatujemy równo na X-a. Dobra, i teraz tak, schodzimy sobie stąd. I uwaga, skrzynka. Teraz wam pokażę sztuczkę, uwaga, ale będziecie w szoku. Uwaga. Równo pode mną powinna być skrzynka, jak się nie mylę. A nie mylę się na pewno, więc tutaj uwaga, mamy skrzynkę i proszę, diamenty. Jest. Dobra, jest diament. Jest jeden diament, dobra. Uratowani jesteśmy, ja nie mogę. Ej, szczerze, pierwsza moja reakcja była taka: nie ma diamentów, nie? I musimy szukać kolejny statek, ale jest. Mamy jeden diament, tylko z jednego diamentu nam jest totalnie nic. Ale zadanie przynajmniej odhaczone. A ja w tym momencie mogę zejść tutaj niżej i zabrać te wszystkie jak to się nazywa, żelazo, to całe żelazo możemy zabrać. I teraz tym żelazem możemy ruszyć na dalszą wyprawę. I teraz tak, skoro mamy zrobione wiadro z lawą, mamy handlowanie z wiesiakiem i znalezione diamenty, pozostało nam znaleźć pancernika, zrobić lunetę i zrobić portal do Netheru. Więc krótko mówiąc, wydaje mi się, że najłatwiej z tych wszystkich rzeczy będzie nam znaleźć ruinę portalu do Netheru i zrobić ten, jakby dokończyć ten portal, nie? I jako, że mamy żelaza trochę, to możemy to teraz zrobić i się na tym skupić, bo myślę, że to może być teraz dosyć łatwe. A na pewno nie ułatwia nam tego to, że zaczęło padać. Co tu się wyprawia? Wow! Wciągnęło mnie! Co tu się dzieje? Jakie to jest dziwne miejsce! Jakie to jest dziwnie piękne miejsce! Ej! Wow! Co tu się wyprawia? Jakie to jest ładne! Ej, nigdy czegoś takiego nie widziałem, przysięgam! Żeby tak wodospady spadały sobie w dół! Co jest grane? Widzowie, chcecie seeda? Macie seed. A, z kapslokiem napisałem. Chcecie seeda? Macie. Ja nie mogę, jakie dobre miejsce. Akordy jakie? Minus 2295 na 1800. 1800 to są takie kordy. Ej, dobra, mega dobre miejsce w ogóle. Wow, dobra, tam widzę, że jest lawa. Nie wiem, czy mi się tam opłaca schodzić w jakikolwiek, jakby po cokolwiek. Wydaje mi się, że no jedynie jakbym zobaczył stąd jakiś ametyst, to by było coś, co by mnie na pewno skusiło, żeby tam zejść. Dobra, widzę, że jest opuszczona kopalnia, no i to mnie skusiło, szczerze. To mnie skusiło, bo może nas to doprowadzi do czegoś, bo to jest taka otwarta przestrzeń, że może akurat tam gdzieś będzie ten ametyst i zrobimy lunetę, nie? A jakbyśmy to zrobili, to by było super, a dodatkowo wiecie, co mnie przekonało? To, że pada i niespecjalnie mi się chce być na zewnątrz teraz, jak pada, więc wolę sobie wejść do kopalni. Pytanie, jak duża jest to kopalnia, tylko proszę, żeby tu coś było fajnego, błagam. Jeszcze ja nic nie widzę, bo tu jest tak ciemno. Strzela do mnie jeszcze szkielet. No jasne. Strzelaj sobie spokojnie, nie krępuj się. Wcale to nie jest tak, że mi przeszkadzasz w tym momencie i rujnujesz odcinek. Nic tu nie widzę. Nic nie widzę, o kurcze. Dobra. Wybuch. Ale nie pokonał mnie. Ej dobra, jestem w mega dużej kopalni, nie? Aha. No dobra, no fajnie. Fajnie, że coś widzę, nie? Nawet nie wiem, gdzie spadłem. Muszę wyłączyć lampę widzowie chwilowo, bo serio nic tu nie widzę, jak mnie to oślepia. Dobra.
No mamy lipę, może mi się ten challenge nie udać, szczerze mówiąc, bo jest ryzyko zginięcia w tym miejscu. Bo chciałem tak tylko zauważyć, że jeżeli ja nie znajdę drogi powrotnej z powrotem, to jest problem. Ponieważ ja nie posiadam żadnego killowa, a tym bardziej drewna. Dobra, ja nie mam drewna, to ja nawet nie wykopię tego ametystu, jakbym go znalazł. A dobra, jest są deski, bo jest ta kopalnia. Dobra, ja nie mogę, ale fart. Dobra, patrzcie, znalazłem kolejne diamenty, nie? Mimo, że już nie muszę, bo już się przecież znalazłem i to zadanie jest zrobione. Ja bym prosił teraz o ametyst, serio, te diamenty totalnie nie są dla mnie w tym momencie atrakcyjne. Co jest? Czy ja mówiłem, że jak zginę, to się kończy challenge? Jak nie mówiłem, no to... To teraz mówię. Nie wiem, skąd do mnie strzela ten gościu. Ale ja wam powiem tak. Mam jedno serduszko. Kończy mi się żarcie. Ja nie znalazłem ametystu, a stąd trzeba jeszcze jakoś wyjść. Krótko mówiąc, jest ryzyko niepowodzenia. Aha! Oho! Dobra, nawet nie wiedziałem, kiedy mi creeper wysadził. Nie, no to jest jakiś żart. Nie, najgorzej. Dobra. Dobra, no nie udało mi się, nie? Ale dawałem z siebie wszystko. Dobra, jak chcecie widzowie, żebym powtórzył ten challenge i znowu spróbował z jednym ekwipunkiem, może tym razem z jakimś gościem, to dajcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach z kim. Ach, jaka porażka.